Słuchajcie, zarówno na rynku dronów, jak i na rynku kamer sportowych dzieje się ostatnio bardzo dużo i dzisiaj parę słów na temat tego rynku pośredniego pomiędzy dronami a kamerami sportowymi. A mianowicie drugą premierą, którą omawiam w 2020 roku, podkreślam, omawiam premierę, a nie recenzuję produkt, jest właśnie Insta360R. Jest to następca kamery Insta360X, kamery fantastycznej, która zdobyła serce wielu użytkowników i naprawdę pokazała swoje wspaniałe możliwości, także w świecie dronów. Widzieliśmy kilka naprawdę genialnych pozycji i fantastycznych opracowań, które naprawdę robiły duże wrażenie, a teraz mamy szansę otrzymać jeszcze więcej. W tym dzisiejszym odcinku postaram się pokazać i zasygnalizować te cechy i możliwości, które wchodzą właśnie wraz z wejściem i debiutem na rynku kamery Insta360R. Jakie cechy posiada kamera Insta360R? Warto o tym wspomnieć, dlatego że do tej pory mieliśmy kamery sportowe, które stanowiły monolit. Zarówno Hero, czy na przykład Sony, czy może DJI Osmo Action stanowiły kostkę, która miała jeden obiektyw, ewentualnie można było wymienić tylko szkło ochronne, można było wymienić też baterię i to były wszystkie elementy, no może poza drzwiczkami, które można było w takiej kamerze wymienić. W tej chwili Insta360R dostarczona jest w modułach. Dolnym elementem spinającym całość jest ta czerwona bateria wraz z zaciskiem, na którą możemy adaptować poszczególne moduły. Podstawowym modułem jest moduł ekranu i dzięki temu, że mamy w taki sposób wykonany ten moduł, możemy go umieścić zarówno przodem do nas, jak i tyłem. I dzięki temu na bieżąco widzimy, co widzi kamera. Czy skierowana do przodu, czy skierowana w formie selfie. Dodatkowo zamiast modułu 4K możemy zastosować moduł 360 stopni, dzięki czemu mamy dwa obiektywy z przodu i z tyłu i poprzez dwukrotne kliknięcie na ekran jesteśmy w stanie zmienić obraz z jednej kamery na drugą. Ten zestaw LEGO ma szansę zostać jednym z najciekawszych produktów 2020 roku pod kątem kamer sportowych, dlatego że mamy tutaj niesamowite możliwości, jeżeli chodzi o rozbudowę tego zestawu. Podstawowy egzemplarz, podstawowe wykonanie to jest kamera 4K. Następne rozszerzenie to jest rozszerzenie o kamerę 360 stopni, ale mamy też dodatkowy moduł, który został wdrożony we współpracy z firmą Leica, a mianowicie moduł optyczny już z sensorem jednocalowym. Genialna sprawa, oczywiście dosyć droga, ale jest taka możliwość. Co nam daje taka zabudowa i taka modułowa zabudowa LEGO tej kamery? Przede wszystkim możemy osiągnąć taki efekt, jaki chcemy w danej chwili, zamierzony efekt, czyli albo kamera typowo sportowa, albo kamera właśnie 360 stopni, lub też kamera pod low light, czyli słabe warunki oświetleniowe z sensorem jednocalowym, zdecydowanie lepsza optyka. W zależności od tego, jakie mamy warunki i co chcemy zrobić, właśnie możemy ten zestaw dopasować, a jednocześnie, znając firmę Insta360, jesteśmy świadomi tego, że być może następne moduły będą wprowadzone. Możemy też skomponować podczas zamówienia swój własny bundle, czyli swój własny zestaw i tak skomponować tą kamerę, jak tylko nam odpowiada. Jeżeli chodzi o wersję 4K w 60 klatkach na sekundę, ma ona mały ekran, co może być wadą, jeżeli chodzi o kamerę sportową, bo w GoPro i w Osmo Action mamy ten ekran zdecydowanie większy. Tutaj w Insta360X jest ekran w kształcie kwadratowym, natomiast jego niewątpliwą zaletą jest możliwość zamiany pozycji z przodu lub z tyłu, czyli mamy podgląd albo selfie, dokładnie widzimy siebie, lub też po zmianie widzimy to, co widzi kamera przed nami. Jeżeli chodzi o zmianę tej konfiguracji i przepięcie ekranu, to trwa mniej więcej 10 sekund, także to faktycznie jest bardzo prosty sposób. Jedyna zagwozdka, która tutaj istnieje, to ten czerwony blok baterii, musicie popatrzeć na to, że on ma zatrzask. I jeżeli używamy tej kamery w takim środowisku jak na przykład piasek, dużo kurzu czy dużo zanieczyszczeń, takich właśnie jak muł, brud, piasek, tam ten zacisk, ten mechanizm zacisku powoli systematycznie ulega degradacji i ten zacisk przestaje sprawnie działać. Jeżeli chodzi o optykę, kamera 4K w 60 klatkach, ona jest wyposażona w obiektyw 16 mm,
f2.8, całkiem fajna optyka i fantastyczny tryb HDR, czyli tam, gdzie mamy większy zakres dynamiczny ujęć, na przykład od jasności aż po czernie, tam jesteśmy w stanie wydobyć więcej detali, zarówno z prześwietleń, jak i z cieni. Jeżeli chodzi o kamerę 360 stopni, jest ona o rozdzielczości 5-7K, trzeba pamiętać, że jest to cały obraz. Jeżeli kadrujemy, to zwykle uzyskujemy 1080p. F2, czyli dobrze, dlatego że mamy dosyć jasną tą kamerę. Same mocowanie akcesoriów zarówno pasują do sprzętu Hero, jak i do typowego mocowania na tripod, czyli na statyw. Mamy tam gwint. W komplecie dostajemy też osłonę na kamerę 360 stopni wraz z osłoną samej, z osłonami samej optyki. Patrząc na jeden z filmów reklamowych Insta360R właśnie, nie wiem, czy kojarzycie ten film, oni pokazali, jak wrzucają do miksera kamery sportowe i drona i powstaje coś nowego, zupełnie nowy twór, a mianowicie jest to Insta360R w wykonaniu Aerial Edition. Aerial Edition to jest właściwie akcesorium, które możemy dokupić do tej kamery i ono nadaje się, jest kompatybilne osobno z Maviciem albo Pro, albo z Maviciem 2. I wygląda to w ten sposób, że kamera po zamontowaniu na dronie jest jeden moduł zamontowany na górze, drugi na dole, czyli w komplecie mamy już ten moduł do montażu, właśnie ten moduł kamery 360 stopni. Mamy dodatkową baterię i dodatkowy moduł kontrolny, które są dostarczone też wraz z tym osprzętem, z tym akcesorium. I dzięki temu mamy możliwość podglądu w pełnych 360 stopniach. Lecisz w jednym kierunku, w postprodukcji możesz wybrać kadr i dokonać tak zwanego reframingu, czyli skadrować dokładnie takie ujęcie i wybrać takie ujęcie z tego 360 pola widzenia, jakie tobie aktualnie pasuje. Słuchajcie, trzeba pamiętać jeszcze o tym, że przy użytkowaniu razem z dronem tego zestawu Aerial Edition mamy też niestety konieczność lądowania i startu z ręki. Nie każdy umie, nie każdy lubi startować z ręki, więc oprócz tego, że dla Mavica 2 blokuje nam się GPS, blokowane mamy VPS-y, czyli sondy dolne, to jeszcze dodatkowo dochodzi nam czynnik związany z tym, że trzeba tego drona odpalić i wylądować nim na ręce. Więc dla niektórych osób to nie ma absolutnie znaczenia, ale dla niektórych jest to kluczowa sprawa. Więc warto o tym wiedzieć i mieć świadomość, jeżeli chcecie zakupić taki sprzęt dla swojego drona jako doposażenie, akcesorium swojego Mavica. Podsumowując, mogę powiedzieć, jest to bardzo ciekawy produkt, który pewnie jeszcze wypłynie i będzie o nim głośno. Ma też swoje oczywiście ciemniejsze strony. Jeżeli chodzi o ciemniejsze strony, które możemy zasygnalizować już na tym etapie premiery, to jest mała bateria. To jest ten mechanizm zacisku, gdzie moduły wchodzą w moduł baterii, te moduły kamery czy samego ekranu wchodzą w moduł kamery i tam jest zacisk, który blokuje się na przykład w obecności piasku pod wpływem zanieczyszczenia piaskiem. Druga sprawa, nie wiem czy zauważyliście, ale na stronie Insta360, tam gdzie jest akcesorium Aerial Edition dla Mavica 2, oni o tym piszą, że niestety blokuje sygnał GPS, czyli tutaj niestety, no, pozostaje nam tryb ATI dla Mavica 2, czyli dla operatorów, którzy mają naprawdę wprawę, a zarazem jeżeli mamy blokowany sygnał GPS, możemy mieć takie sytuacje, że ten drogi dron, taki jak Mavic 2, będzie trudny do lokalizacji w przypadku na przykład, nie wiem, zaginięcia czy lądowania awaryjnego. Blokowanie VPS-ów też jest kontrowersyjną sprawą, trzeba wyłączyć w takiej sytuacji, więc jeżeli nie mamy GPS-u i nie mamy VPS-u, w tym momencie pozostaje nam tryb typowo ATI. Bardzo ciekawa sprawa. Zobaczymy, jak to się będzie w praktyce zmieniało. Myślę, że to jest kwestia tygodni, kiedy Insta wymyśli coś innego. Postprodukcja, oczywiście to też zajmuje swój czas. Jeżeli latasz dronem FPV, wyciągasz kartę pamięci z GoPro Hero i faktycznie masz obraz już gotowy. Tutaj postprodukcja może zająć naprawdę dłuższy czas i trzeba mieć do tego też wprawę do tej aplikacji. Trzeba mieć też czas za zacięcie. Wiadomo jak z tym jest, słuchajcie. Na początku wiadomo, człowiek jest podjarany jak kupi taki sprzęt, ale później już po 5, 8, 10 tygodniu okazuje się, że nam się nie chce tej postprodukcji dokonywać. Więc tutaj trzeba się zastanowić dosyć grubo nad tym, jaką wersję kamery kupić. Jest to na pewno ciekawa opcja. Na pewno pieniądze też nie są za małe, no
nie ma się co czarować, dlatego że sama dostawka Real View, gdzie mamy dwa obiektywy plus akumulator plus ekran kontrolny, kosztuje około 370 euro, więc to są duże wartości. Ja napiszę Wam też w linku, gdzie znalazłem, w opisie pod filmem, gdzie znalazłem najtańsze wartości, jeżeli chodzi o kamerę Insta360X, bo faktycznie duże są różnice, jeżeli kupuje się w dolarach, a duże, jeżeli kupuje się w Europie w euro. Także na pewno pomysł jest niezły na nowe życie Mavica Pro, bo faktycznie model, który już ma ponad 3 lata, może ożyć dzięki temu i cenowo jest korzystny, może ożyć dzięki tej kamerze Insta360R. Słuchajcie, trzeba popatrzeć na ten produkt w sposób innowacyjny. Dzięki temu, że mamy modułową budowę, możemy te moduły zmieniać. Na pewno firma jeszcze dużo zrobi, dlatego że widać, jak mocny postęp zrobiła w czasie. I trzeba oddać im wielki szacunek za to, że tak mocno się rozwijają. Patrząc na GoPro, które faktycznie te produkty może stopniowo rozwija, ale ten rozwój jest raczej ewolucyjny. Tutaj w przypadku Insta360 mamy prawdziwą rewolucję. Co z tego wyniknie, to się okaże z czasem, ale na dzisiaj można powiedzieć, że mamy możliwości nagrywania 360 właśnie z Mavica 2 czy z Mavica 1 Pro. Proszę napisać pod filmem Wasze uwagi. Ja sam jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Pamiętajcie, że w środę będzie następna kawka. Mamy też konkurs aktualnie na Happy Labsy, który trwa do końca stycznia. Pamiętacie o tym konkursie. A szykuję też dla Was challenge specjalny i myślę, że już w środę będę gotowy na to, żeby ten challenge ogłosić. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek opracowałem na bazie tych już materiałów, które istnieją. Starałem się wyciągnąć z nich najlepsze smaczki. Jeżeli będę miał dostępną kamerę Insta360, przetestuję ją odpowiednio. Na razie jest to zapowiedź produktu. Jeżeli spodobał Wam się ten film, to bardzo proszę o suba i o łapkę w górę. My widzimy się w środę, gdzie będzie challenge. Pamiętacie o tym, że jest też konkurs na Happy Labsy, który obowiązuje do końca stycznia. Także widzimy się w środę na live'ie. Ja bardzo dziękuję Wam za uwagę w dzisiejszym epizodzie i pozdrawiam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.